sygnale. Witam, zadzwoniłem się do Świadka Jehowy, tak? I chodzi o to, że chciałem się nagrać, żeby to nagranie było rozpowszechniane wśród braci Świadków Jehowy, fałszywych braci Świadków Jehowy, bo Kolosan 1:2 są bracia w Chrystusie i Rzymian 5:12 w Adamie wszyscy umieramy i Chrystus jako Syn Boży jakby w pierwszym wieku, Jana 8:24. Jak nie uwierzycie, że ja jestem w grzechach swoich, pomrzecie. Chrystus jest moim Bogiem, Ojcem w niebie, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem jest wszystkim i ja zostałem Synem, zrodzony z prawdy Jego, Jakuba 1:18, Rzymian 8:19, Mateusz 5:8, Czystego Serca, Hebrajczyków 8, rozdział od 8 do 12. Aby wysłać wiadomość, rozłącz się. Jeżeli chcesz poznać więcej o... Tak mało. Także chodzi o to, że Chrystus, trzeba doliczyć czas, że żniwa, jak to się ze wsi, to wzię, jak ojciec zasiał pszenicę, czy tam żyto i 2-3 miesiące to wyrosło, trzeba było zebrać, bo zima, wiadomo, jesień, zima. Rola. Rola. I teraz Chrystus też nasiał prawdy i jego uczniowie też sieli i on powiedział w Ewangelii Jana 4 rozdział, podnieście oczy, za 4 miesiące żniwo. I wtedy już zniszczył tą szatana, wszystko tam porobił, bo widział jak szatan leci jak błyskawica, jak jego uczniowie, 72 ucznie i to jest napisane Łukasza 10:1, że 72 ucznie, ale u Świadków Jehowy srebrzance dali 70, bo oni to potrafią kłamać, bo szatan kłamie. Czyli Jana 8:44 to jest ojcem, właśnie kłamca jest diabeł, ale ojcem prawdy Jana 8:32 jest Chrystus, ten co apostoł Paweł się nawrócił, gdy szedł do Damaszku, Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5:20. No i świadkowie mogą się nawrócić do Chrystusa prawdziwego, Efezjan 4:20. No i Chrystus stworzy tego ducha prawdy, co Adam stracił. Jeśli oni nie przyjmą prawdy Chrystusa, to Jehowa ich uśmierci, bo Jehowa jest, tak wszystkie religie mordują. Cały świat się nawzajem morduje i później Pan go zabrał, Pan diabeł, bo Chrystus nie uśmiercił Judasza. Chrystus przez 2000 lat nikogo nie uśmiercił, ale teraz jest czas pierwszego zmartwychwstania i każdy, kto chce, może chce uwierzyć, że Chrystus przychodzi, jest najlepszy nauczyciel, najmądrzejszy, Mateusz 23:8 i jakieś następne nauczyciele, co was nauczają, to są fałszywe. Bo Chrystus, Jemu się należy cześć i chwała jako Ojciec, jako Król, jako Nauczyciel, jako Zbawiciel. On jest wszystkim to, co dobre. Jego Ojciec Mu wszystko przekazał. I to, że Słowo Boże jest żywe. 2 Koryntian 3:6, litera prawa zabija. Nie każda religia zabija swoich literą prawa, martwym tym, bez uczuć. Bo najbardziej wyzuci z uczuć się Świadkowie Jehowy. Tak, ja wiem o tym. Dlatego dwóch moich braci rodzonych 24 lata do mnie nie odzywają się, bo tak Jehowa ich po prostu nauczył. To COVID już przeminął i wiadomo, a świadkowie to są najgorsze faryzeusze, jakie mogą być. Oni wyszli z katolicyzmu, ale teraz są najpierw ogień idą. Jak nie przyjmą prawdy Chrystusa, Mateusz 5:22, bo mają nas za głupców, to nasz Ojciec w niebie jest mądry, Chrystus. Łukasza 21:15-28. Daje nam mądrość i my zamykamy usta tym faryzeuszom, Świadkom Jehowy, bo Chrystus jest nauczycielem i wszyscy nas poznają, żeśmy uczniami Chrystusa, nie jakoś tam Jehowy z Ameryki. Przecież Chrystus jest w niebie, Ojcze nasz już jest w niebie, nie w Ameryce, nie w Watykanie, nie w Toruniu. Także koniec panowania, bo ciało kierownicze zamiast służyć to panują. Na wzór świata, światusy mają nowy porządek, tak jak teraz robią nowy porządek. To jest wszystko światowe, ale Chrystus daje nam służbę. W Jego przykazaniach, w cichości, prawdzie, no i przede wszystkim w prawdzie. Mateusz 20, rozdział 25-28. Nie tak ma być między wami. Kto chce być, no mamy służyć, tak? I służymy Świadkom Jehowy, bo ich bardzo kochamy, bardzo. Nikt tak nie kocha Świadków Jehowy jak Bogdan i Urszulka, Jakuba 5:19-20. Dlatego strzegamy, bo oni zeszli na drogę szeroką do Ameryki, se poszli. Jehowę zwiastują, którego stawiają jako cielca na pustyni, bo wyszli z katolicyzmu, ale na pustyni mają cielca. Do 20 lat weszli młodzi do Kananu, do ziemi obiecanej. Dzisiaj raj będzie na ziemi. Jak sobie stworzymy? Bez lęku, bez strachu, bez wojen. Tylko, że Świadkowie Jehowy mordują kłamstwem, tak jak faryzeusze Jana 8:44. I tu jest ich największy błąd, że Chrystus cierpiał, był bez grzechu i go prześladowali, że w sabat robił dobre uczynki. Dzisiaj tak samo, nic się nie zmieniło. Nie chcą pomagać ludziom, którzy naprawdę potrzebują, proszą o pomoc. To Chrystus jest najlepszy. Jego uczniowie niech się wyłonią, będą aniołami i posłanymi przez Chrystusa w jego czasie prawdzie miłości jako uczniowie, bo Chrystus będzie miał coraz więcej uczniów
jako jedyny prawdziwy, Mateusz 23:1. I ja tam byłem 6 lat u świadków Jehowy i Chrystus ma prawo jako król prawowity, Łukasza 19:27. Jak ktoś nie uzna Chrystusa za króla, to zginie w kłamstwie. Tak, Judasz zginął w kłamstwie, bo zdradził prawdę Chrystusa. Jak ktoś służy Jehowie, to nie służy, Mateusz 6:24. Nie może służyć Chrystusowi. Objawienie 19 rozdział. Chrystus jedzie na białym koniu, to jest wojna duchowa, w duchu prawdy. Hebrajczyku 4 rozdział 4 do 13. Nigdzie nie możecie się schować, nigdzie przed Chrystusem. Albo przyjmujecie prawdę Chrystusową, nie naszą, i współpracujecie z Urszulką, z Bogdanem, żeby był raj. Jak było na początku. Adam miał żonę, dzieci w grzechu, ale teraz rodziny będą doskonałe w prawdzie, w miłości, bez chorób, bez wojen, bez oszukaństwa, by żadnej religii, która miała uczyć o Bogu, a zrobiła to, co faryzeusze. Tak samo zrobiliście. Mateusz 5, rozdział od 17 do 20. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa, jak uczony w piśmie faryzeuszy, nie wejdziemy do królestwa, które przyszło w prawdzie, w czasie, w miłości, w żywych sercach i uczuciach. To są pomoce naukowe, ale my głosimy wam Chrystusa żywego. Co apostoł Paweł, gdy szedł do Damaszku, Dzieje Apostolskie 9, 5 do 20. I on rozmawiał nie z Jehową, w srebrzance jest napisane Jezus, a Jezus to jest Emanuel. A Emanuel to jest Bóg z nami, Rzymian 8 rozdział. Myślenie ciała tego nigdy nie pojmie, bo krew, ciało i krew nie wejdzie do królestwa. Czyli Anna Szafira skłamali nie Ducha Świętego, tylko Ducha Prawdy i padli trupem. Dlatego jak ktoś nie ma Ducha Prawdy, to jest śmierci, tak, syn marnotrawny. Wrócił do Ojca, wy też możecie wrócić. I apostoł Paweł, Szaweł widział Chrystusa i 3 dni był niewidomy, bo Chrystus ma boską władzę, moc i chwałę, boskość, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. My głosimy jednego Boga. Dla nas jest to Chrystus, Król Emanuel, Bóg Ojciec, Abrahama, Izaka, Jakuba. Łukasza 9:60. Błogosławimy.